Dzień dobry. I dzień dobry ze słonecznej Kalifornii. Niedziela. Niedziela. Trening zakończony. I już po bieganiu, więc założyłem sobie default coś tam, żeby wideo lepiej wyglądało. Przygotowuję się właśnie do nagrania nagrań do mojego kursu, jednego z kursów. I dodatkowo jestem też w trakcie czytania książki Michała Szymańskiego. Idzie całkiem dobrze, jestem już gdzieś w połowie. Natomiast jednym z najlepszych rozdziałów jak dla mnie, bo bardzo mi pomógł w jednym aspekcie, to był rozdział na temat startu newslettera. Parę bardzo ciekawych wskazówek, więc spodziewałem się, że ta książka będzie bardziej na zasadzie opowieści, a tu jest naprawdę dużo fajnego mięska, który nawet mi się przydaje. I dziś chciałbym Ci powiedzieć, jak będzie wyglądała szkoła przyszłości i jaki ja mam na to pomysł. I dlaczego nie boję się o tym mówić publicznie, żeby ktoś zabrał mój pomysł. Będę zaszczycony, jak ktoś zabierze mój pomysł. Więc moją wielką pasją w tej chwili jest budowanie szkoły przyszłości. I wiele rzeczy, które w tej chwili robię, dążą do tego, więc tematy związane z prowadzeniem firmy, tematy sprowadzone z edukacją, tematy sprowadzone z marketingiem, tematy sprowadzone z PR-em, to są rzeczy, które łączą się gdzieś dookoła tego celu. I tak jak w tej chwili mamy masę niesamowitych uczelni, które gdzieś ze sobą są połączone i pewne rzeczy są wymieniane między nimi, to tak, moim zdaniem, w tych wszystkich uczelniach, zarówno w szkołach wyższych, szkołach średnich, szkołach podstawowych, brakuje kilku rzeczy, takich kilku. I wypisałem te rzeczy. Więc rzecz pierwsza to dopasowanie. W dzisiejszych czasach, mając dostęp do rozwiązań typu machine learning, jesteśmy w stanie nie tyle dopasować sposób nauczania do pewnej grupy osób, ale jesteśmy w stanie dopasować sposób nauczania do każdej osoby. Każda osoba indywidualnie, patrząc na to, co umie i jak umie, powinna mieć swój system nauczania i uczyć się odpowiednich rzeczy, bazując na danych, które są zebrane przez wiele uczelni. Więc jak w tej chwili mamy różne uczelnie, które są fizyczne, w cudzysłowie, to tak jak niedługo będziemy mieli te wszystkie uczelnie w formie online, to też dane a propos, co dany student się nauczył i w jaki sposób się nauczył i co zdobył, gdzie jest, gdzie był, powinny być między sobą współdzielone i przez to, dzięki temu móc jeszcze lepiej wpływać na młodych ludzi, przez to, gdzie chcą być, jakie mają pasje, jakie mają oczekiwania od życia. Albo nawet jeżeli ich nie mają, to pomóc im je znaleźć i dać im drogę do tego miejsca, dopasowując odpowiedni poziom nauczania. Rzecz druga to gamification, czyli dodanie gry, zabawy do tego wszystkiego, zdobywanie poziomów, zdobywanie nagród, dostarczanie nowych lekcji, gdy coś się zrobi. Niemalże każda osoba lubi różnego rodzaju gry na telefonie, gdzie zdobywamy jakieś odznaki, zdobywamy nowe osady, nowe wioski i tak dalej, zbieramy te pieniążki i tak dalej. Gdyby tak to wszystko połączyć w system, który pomoże dostarczać wiedzę, byłoby cudownie i pracuję nad tym. Rzecz trzecia to rozłożona w czasie, więc w tej chwili jest masa kursów, gdzie kupujemy dostęp do kursu i trener zgarnia wypłatę i zostawia nas na pastwę losu, dając nam na przykład 130 lekcji. A gdyby tak cały czas nauczyciel był z tymi ludźmi, nie na zasadzie, że cały czas przy nich siedzi, ale po prostu raz na jakiś czas dany nauczyciel mógł się napisać do danej osoby, czy to na jakiejś specjalnej grupie, czy na jakimś specjalnym forum, że hej, masz z tym problem, to może warto byłoby zrobić to. Więc tak. No i lekcje. Oczywiście ważne są lekcje specyficzne, bo po to też czasami idziemy na studia, żeby nauczyć się specyficznych rzeczy, ale żeby nie zapomnieć o tych rzeczach, których w tej chwili nam maksymalnie brakuje. Młodym szczególnie ludziom. I ja sam bym bardzo chciał, żeby ktoś mnie tego kiedyś nauczył, a nie potem w wieku 30 lat uczyć się tego samemu. Czyli planowanie życia, duchowość, redukcja stresu, bycie liderem, sprzedaż, budowanie relacji, motywacja, budżet domowy, inwestowanie, zakładanie rodziny i tego typu rzeczy. I znowu, ważne jest to, żeby to przedstawić w takiej formie, żeby uczenie się tych rzeczy było zabawą, żeby pomóc znaleźć pasję, pomóc ustalić cele, dać narzędzia dla młodych ludzi, aby byli w stanie, tak jak my teraz, ustalać cele na swoją przyszłość. To powinno być przesunięte w dół, aby ludzie wchodzący w dorosłość byli już w pełni gotowi na to, co ich czeka, byli świadomi tego, a nie tylko umieli dodawać, odejmować i znali trzy języki. Na to wszystko przyjdzie czas, a czasami te rzeczy nie będą potrzebne. Te rzeczy będą zawsze potrzebne, cokolwiek by się nie działo.
No i ostatnia rzecz, nauczyciele praktycy. I tu mam największy problem, bo czasami mi się zdarzało, że w życiu mnie uczyli ludzie pewnych aspektów, którzy w życiu ani trochę nie zrobili praktycznej rzeczy, rzeczy, której uczą. Więc uczenie przedsiębiorczości, uczenie życia w rodzinie, uczenie sprzedaży, jeżeli ktoś nie jest praktykiem i nie robi tego codziennie, jest całkowicie stratą czasu, ponieważ jeżeli nauczymy się czegoś tylko z książki, a nie wdrożymy tego w swoje życie, to nawet nie wiemy, czy te rzeczy w książce są dostosowane do nas. Co innego będzie działało w Stanach, co innego będzie działało w Polsce. Pewne zasady są uniwersalne, natomiast brakuje takiego spojrzenia praktycznego na te rzeczy. Część dydaktyczna oczywiście tutaj powinna być dostarczana przez mechanizm, który jest w stanie sprawdzić, co działa, co nie działa, bo system nauczania nie powinien być moim zdaniem budowany na tym, co się wydaje jednej osobie, ale co działa. Co działa? Jeżeli nauczyliśmy dane osoby tak i tak, co się z nimi stało za 20 lat? Czy ktoś na przykład w szkole podstawowej, szkole średniej sprawdza, co się dzieje z ludźmi 20 lat po ukończeniu tej szkoły? No wątpię. Więc to jest aspekt, który powinien być ekstremalnie analizowany. I w tym roku, 2018, 19, 20, mamy już narzędzie, aby zacząć to mierzyć, aby sprawdzać, co zadziałało, co nie zadziałało i na tej bazie podejmować decyzje. Tak jak mamy data-driven company, czyli firmy, które podejmują decyzje w oparciu o dane, tak samo powinniśmy mieć data-driven education, sprawdzenie, które formy edukacji działają i nie skupianie się na tym, co dany minister albo dana grupa ludzi, która została wybrana przez społeczeństwo, decyduje, ale wziąć w końcu te dane i zacząć na tych danych podejmować decyzje, jak uczyć nasze przyszłe pokolenia, aby Polska i cały świat miała dostęp do wiedzy w sposób przyjemny i skuteczny, aby wiedząc, iż nazywam się Mirek, mam 15 lat, nie wiem w sumie co zrobić, ale marzy mi się praca jako aktor, aby troszeczkę pomóc mu w tej całej drodze, nauczyć go podstawowych mechanizmów, aby w wieku 18 lat mógł jeszcze lepiej podjąć decyzję albo świadomie zastanowić się, czy droga, w którą chce iść, była drogą dobrą. I oczywiście wszystko w formie zabawy, więc nad tym aktualnie pracuję. Jeszcze mi to zajmie parę lat i mam wielką nadzieję, że powstaną tego typu inicjatywy robione przez inne grupy, firmy, ludzi, aby gdzieś powstała jedna wielka baza danych, gdzie można byłoby lepiej podejmować decyzje. To jest mój taki obraz przyszłości, jeszcze nie idealny, jeszcze niedopracowany, ale pracuję nad tym. I wideo już nagrane, zmierzam właśnie na mały pikniczek, ale jestem ciekaw, jak u Ciebie, co Ty myślisz o obecnym systemie edukacji, czy jest spoko, czy może trzeba go zmienić, czy powinien być w 100% stacjonarny, czy w 100% wirtualny, a może hybryda, trochę niektóre zajęcia powinny być realizowane w grupach, a niektóre zajęcia powinny być realizowane indywidualnie, jestem ciekaw, co Ty myślisz? I to bardzo proszę napisz w komentarzu. Jestem bardzo ciekaw. Szukam właśnie różnych spostrzeżeń na to, jak to się powinno rozwijać. I mamy już prawie wieczór, dzisiaj dzień spędzam nad różnymi rzeczami. Natomiast jedną z takich rzeczy, którą część ludzi nie lubi, a ja uważam w sumie za dość ciekawą zabawę, to pracuję z takimi dokumentami, analizy ryzyk, wykazy powierzeń, ewidencje osób, karty szkoleń itd., itd. Więc jestem ciekaw tego, co sądzisz o obecnym systemie edukacji. Czy jest dobry? Czy może można coś z nim zmienić? I jakich przedmiotów jeszcze brakuje w naszym systemie edukacji? Zarówno dla młodych, jak i dla starszych. Sercem i duchem. Proszę daj komentarz, będę Ci bardzo wdzięczny, ponieważ ostatnio robię bardzo dużo poszukiwań w tym temacie i jestem ciekaw również Twojej opinii. Tak więc, dziękuję Ci bardzo i do zobaczenia